Witam wszystkich. Chciałbym podzielić się opinią na temat dmuchanego jacuzzi po roku użytkowania. To, które tutaj widzicie, to jest model Palm Springs Bestwaya. Składa się z trzech części, czyli tej dolnej, w której znajduje się woda, pokrywa na wierzchu, jest zapinana na takie zatrzaski. Pokrywa ma grubości około 12 cm. Oczywiście też jest napompowana powietrzem. I do tego mamy urządzenie grzewcze o mocy żałki 2000 W. Do tego jest jeszcze pompa wodna w tym urządzeniu i pompa powietrzna. Tak wygląda pokrywa po zdjęciu z jacuzzi. Ma grubość około 12 cm po nadmuchaniu i zapobiega utracie ciepła. W komplecie z jacuzzi dostajemy również pływak na tabletki oraz taką matę bąbelkową pod spód jacuzzi. Ja pod jacuzzi położyłem jeszcze 3 cm twardego styropianu dla izolacji termicznej. Montaż tego jacuzzi polega tylko na skręceniu tego elementu grzewczego z jacuzzi. Tu są takie śrubunki, bardzo łatwo to skręcić, zajmuje to może ze 2 minuty czasu, tak więc gotowy do użytkowania jest bardzo szybko po wyjęciu z kartonu. Oczywiście wcześniej jacuzzi musimy napompować, to też się dzieje przy pomocy tego urządzenia, tu jest pompa powietrzna, która napompuje nam to jacuzzi. Co mogę powiedzieć, po roku użytkowania w zeszłym sezonie było napompowane tylko raz na cały sezon i w tym roku również tak będzie, bo jest to materiał bardzo solidny, taki twardy dosyć plastik, tworzywo sztuczne, na którym można spokojnie usiąść, dorosła osoba, nic się z tym nie dzieje. Są tu komory powietrzne, takie pionowe, to chyba będzie widać, które właśnie utrzymują kształt tego jacuzzi. Jacuzzi to ma wymiary 1,96 m na 71 cm wysokości. Pojemność wody to jest 916 litrów przy wypełnieniu 80%. Producent deklaruje, że model przeznaczony jest dla 4 do 6 osób dorosłych, ale tak naprawdę komfortowo i wygodnie usiądą sobie 3 osoby, a już 4 to jest troszeczkę mniej komfortowo, ale spokojnie się zmieszczą. Natomiast 6 osób to już jest nieporozumienie, nie jest to wygodne ani przyjemne. Obsługa sterownika jest bardzo prosta. Włączamy przyciskiem, włączamy pompę, następnie ustawiamy temperaturę. Standardowo ustawiam około 35-36 stopni i następnie włączamy podgrzewanie. Podgrzewanie w temperaturze powyżej 20 stopni to jest 2 stopnie na godzinę, natomiast w temperaturze poniżej 10 stopni to jest około 1,5 stopnia na godzinę. No i tutaj przydałaby się po prostu większa grzałka, żeby szybciej tą wodę podgrzewać. Tutaj uruchamiamy bąbelki, to zademonstruję po zdjęciu pokrywy. Tutaj przełączamy między temperaturą stopnia Celsjusza a Fahrenheita. No i tutaj blokujemy urządzenie, żeby przeszło w standby. Tutaj mamy jeszcze przycisk do ustawiania czasówki, z tym, że najpierw musimy odblokować. I tutaj sobie ustawiamy, na ile godzin ma się włączyć grzałka i za ile godzin ma być grzanie. Czyli w tej chwili ustawiłem, że za 3 godziny ma grzać przez 2 godziny. Uruchomimy teraz bąbelki. Proszę sobie popatrzeć, jak to wygląda. Te bąbelki są naprawdę silne i masaż ten powietrzny jest zadowalający. Oczywiście kupując ten model w
decydujemy się na to, że nie ma tutaj hydry masażu, tylko sam masaż powietrzny. Ale jest naprawdę to bardzo przyjemne i odczuwalne. Można się zrelaksować w tym jacuzzi. Usługa tego jacuzzi z naszej strony wymaga tylko wymiany wkładów tego filtra lub wyczyszczeniu tego filtra co kilka dni. Jeśli filtr się zabrudzi, no to na tym urządzeniu grzewczym wyświetli nam błąd E02 i urządzenie się zatrzyma. Jest to znak, że należy filtr wymienić. Wymiana wkładu filtra jest bardzo prosta. Wykręcamy cały ten pojemniczek. Wyjmujemy go. Odkręcamy korek, aby zdjąć tą obudowę filtra. Wyjmujemy filtr. Zakładamy drugi. Zakładamy pokrywę od tego filtra. Przykręcamy ponownie korek. Umieszczamy cały filtr z powrotem w jacuzzi. Widać kilka chwil i wymiana filtra gotowa. Oczywiście bardzo ważną rzeczą w użytkowaniu tego jacuzzi jest kontrola wartości pH wody oraz zawartości chloru w wodzie. I przy jacuzzi, gdzie jest temperatura około 35-36 stopni, musimy to robić co najmniej dwa razy w tygodniu i na bieżąco korygować odczyn pH wody. Jeśli systematycznie i na bieżąco kontrolujemy odczyn pH wody i zawartość chloru w wodzie, to woda jest krystalicznie przejrzysta, bardzo czysta i kąpiel jest bardzo przyjemna. W ciągu dnia, gdy jest duże nasłonecznienie, wspomagam podgrzewanie za pomocą takiej folii solarnej. Ta folia ma takie duże 3 cm pęcherzyki powietrza. Jeśli chodzi o koszty użytkowania tego jacuzzi, to przy podgrzewaniu wody do około 35-36 stopni i codziennym użytkowaniu wahają się około 100 zł miesięcznie. Niewątpliwie do minusów tego jacuzzi można zaliczyć to, że ma małą grzałkę 2000 W i jeżeli włączy się bąbelki, to w temperaturze powyżej 20 stopni przy tym masażu bąbelkowym przez pół godziny temperatura wody spadnie o 1 stopień. Natomiast jeżeli użytkujemy w temperaturze poniżej 10 stopni, to przez pół godziny temperatura spadnie nawet o 2 stopnie. Czyli jeżeli zaczynamy kąpiel w temperaturze powiedzmy 36 stopni, to jeżeli na dworze mamy temperaturę poniżej 10 stopni, to po pół godziny już będzie 34 stopnie. I to jest dla ciała dosyć odczuwalne. Gdyby to jacuzzi miało grzałkę 3 kW, na pewno byłoby to lepiej i chyba by, można powiedzieć, że utrzymałoby tą zadaną temperaturę. Przy temperaturze powietrza powyżej 20 stopni woda przez noc traci w jacuzzi około 4 stopnie. Natomiast przy temperaturze powietrza poniżej 15 stopni jest ta strata już na poziomie 6 stopni przez noc. Oczywiście woda nie jest podgrzewana przez cały czas, tylko na czas kąpieli i w czasie kąpieli. Obsługa i użytkowanie tego jacuzzi można powiedzieć, że jest bardzo prosta, a wręcz intuicyjna. Każdy sobie z tym poradzi. Za stosunkowo niewielkie pieniądze otrzymujemy urządzenie, które sprawi nam bardzo wiele przyjemności i będzie służyło przez cały sezon. Decydując się na zakup tego modelu Bestway Palm Springs, no mamy świadomość, że jest tylko masaż bąbelkowy, nie ma hydromasażu, tak więc sami musimy zdecydować, czy potrzebujemy też
jacuzzi z hydromasażem czy bez. Wiadomo, za te pieniądze nie można też liczyć na nic więcej, natomiast po roku użytkowania mogę powiedzieć, że warte było wydania tych pieniędzy na to urządzenie. Przed zakupem sam miałem dylemat, bo nie było w sieci informacji takich typowych użytkowników, którzy przez dłuższy czas już użytkują to dmuchane spa. Nie wiedziałem, czy warto wydawać pieniądze, czy nie, czy ten masaż bąbelkowy będzie odczuwalny, ale teraz mogę powiedzieć, że to były dobrze ulokowane pieniądze.